No witam wszystkich, tu Gamers Den i Age of Wonders, Planetfall. Zobaczmy, co dzisiaj mamy do zrobienia. Po pierwsze, odpowiedź na ofertę bohatera. Nie mogę, bo nie mam kasy. Także dzięki, pozdrawiam. Operacje są gotowe do przygotowania, ale to kosztuje kasę, więc nic nie będziemy przygotowywać. Wymagane rozkazy. No i teraz mamy tego pana, którym co? Możemy nakopać tym... Maruder tu jest jakiś. To nakopmy maruderom. O, krosty mają. Ja chcę, żeby mi się krosta upgrade'owała na następny level. Tego bym chciał najbardziej. Walka samodzielna i jedziemy. A tu jest ten prosiak niestety. Pytanie, czy oni się będą bronić, czy będą atakować. Jak będą atakować, to nawet lepiej by było. Powiedzmy, że ustawiłbym się... Aha, tutaj może. Z Overwatchem na tą stronę. Tymi gośćmi byśmy się postawili tu. Z Overwatchem też na tą stronę. Kto teraz? A, ci. Napierdzielacze. No to napierdzielaczy tutaj wyślemy. Obróć tam mi się w tą stronę. No i defense. Tymi sobie staniemy tu. Obrót w tę stronę i overwatchik. No i krościny to tak z tyłu niech będą stały. Ok, defense. No i nasz spec od walki wręcz i nie tylko. Ten może sobie stanąć na przykład. No nie wiem, tu. Wróć w tamtą stronę i cyk. I koniec tury. Chyba idą w naszą stronę jednak. Nie, tryb obronny. Dobra. Krosty żeśmy przynajmniej rozwalili, ale oni to sprytnie rozegrali, bo krostami po prostu ściągnęli wszystkie overwatche. Dobra, operations ready. Możemy coś uwalić. To jest 30 gelda wszystko. Atak pasożytami. Nie, zostawmy sobie to na później. O, przepraszam, sorry. Zostawmy to sobie na później. Na razie weźmy i zróbmy dokładnie tak, jak było. Czyli ty masz overwatcha, ty masz defensa, ty masz overwatcha na tą stronę. Ty możesz podejść, bo widzę, że oni będą tutaj szli przesmykiem. Okej. Okay. Podejdź w tą stronę i defense, krosty defense i ty overwatch na tą stronę. I koniec tury. Ja zaliczył. I zgon. O to chodzi. Ci mi tu strzelą, co prawda. Ale nie będziemy się tak bardzo tym przejmować. No i myślę, że teraz należałoby zrobić tak. Tym kolesiem strzelać w tego z 50% szansy. Nie, to tym kolesiem zostawmy sobie overwatcha. Tak jak był. Tymi kolegami przywalimy tym. Elegancko. Tymi kolegami mam nadzieję, że wykończymy te prosiaki. Jeszcze nie wykończymy. Wykończymy, dobra. Ty stój na razie. Krościna niech się ruszy tu, powiedzmy. I stój. A ty mi overwatch na tą stronę. I koniec góry.
A, bokowcem poszli. Będą szczulać. No ale nie trafili, dobra. No to ja myślę, że tak. Najpierw załatwimy tych. Okej. Teraz tymi możemy się przestawić tutaj do tyłu. Krosta. Krosta potrzebuje jedną akcję na skok. Czyli gdybyśmy doszli tu... To jedna akcja jeszcze została. I krostą ich. Elegancko. Poza zasięgiem. Wyjdź tutaj. Teraz jest 62%. Zawsze coś. Pięknie. A ci 65%. Proszę bardzo. Wystarczyło. Chyba. Czy nie? Nie wystarczyło. Dobra, a to jaki daleki zasięg ma? I też jedna akcja jest potrzebna. No to gdybyśmy doszli tu. Tu. Tutaj podejdź. I strzel w tego pana tak. Enemy killed. I załatwiło go. The enemies of the hive have been defeated. Dobre. Level, krosta levelowała. Fajno. Nie wiem, od którego levelu oni mogą przybrać tą nową formę. Ten też levelował. Dobra. To było spoko. Teraz tu mamy jeszcze jakichś maruderów, więc spróbujemy ich wyczyścić. No i mamy drugą armię. I druga armia ma same krosty praktycznie, więc taka słaba na razie jest. Mamy jakieś w ogóle... A nie, tu są nasze badania. Nie mamy żadnych w tym momencie zadań. Co to są za jedni? Maruder. Dobra, idziemy mu nakopać w takim razie. Nasza siła armii jest 940, to powinniśmy sobie dać radę. Produkcja tutaj. A w ogóle to zbieram 200 na kolonizator, 150. To by było w porządku. Jaką ja tu mogę produkcję? Otóż, zaawansowana infrastruktura wojskowa kosztuje nas utrzymanie w energii. Więc tego chyba nie. Tutaj mamy niestety pierwsze levele i nic więcej nie damy rady zrobić na razie. Centrum kolonii. A, tu mamy już wszystko wypełnione. Sektor, właściciel i tak dalej. No to co? Zrób mi w takim razie, wytwarzaj energię na razie. Na ten moment. A tutaj miałem coś chyba postawić. Garudzie, bo oni tu mają teraz wytwarzanie energii, tak? Tak. Ogrody botaniczne. Tak, możesz sobie produkować ogrody botaniczne spokojnie. Koniec tury. Dobra, mamy kastę wchłaniaczy. Wchłaniacza mamy, harcownik, glutomiot i żrący dymma, jednostka ciężka i pojazd wchłaniacz. Dobra, wybieramy nowe badania naukowe. Gwałtownie wyłonieni. Przywołuje na wskazane pole wyłonionego Kirko. Ta jednostka może przekształcić się we wchłaniacza lub we wyższonego. Czyli to jest operacja strategiczna i druga operacja strategiczna.
Wszystkie jednostki organiczne i cyborgi we wskazanej armii odzyskują pełnię punktów życia, a wszystkie zadawane w walce wręcz obrażenia wzrastają 50% na jedną turę. O, też dobre. Biochemiczne zastosowanie. Maceracja biochemiczna i amunicja do broni biochemicznej z kwasem. Tak, zrób to, to się szybko powinno zrobić. Okej, okay. Infrastruktura kolonialna. Breakthroughs in gravitic containment and inertial dampening systems intended to facilitate increased cosmite production. Mamy infrastrukturę komunikacyjną, która ulepsza, skracza czas podróży na terenie całego imperium, zmniejsza dla przyjaznych jednostek koszt ruchu na wszystkich polach w obrębie terytorium kolonii o 2. O, dobre. Ośrodek badań kosmitu, to trzeba będzie budować teraz. Zapewnia dochód plus 5 kosmitu. I skrzydło analityki dyplomatycznej, skrzydło w twoim sztabie zajmujące się badaniami stosunków dyplomatycznych z innymi frakcjami, plus 2 przyrostu wpływu w twojej kolonii ze sztabem. Można je zbudować tylko w twojej kolonii ze sztabem. Gdy twój sztab zostanie przeniesiony do innej kolonii, budynek także zostanie przeniesiony. Okej, okay, wybierz nowe. Hydrotechnikę poproszę. Będziemy mogli tam ten jeden sektor upgrade'nąć, mam nadzieję. I teraz tak, moja kolonia ze sztabem, to mam nadzieję jest to, ale nie jestem pewny. Tak, dokładnie. Ośrodek badań kosmitu, poproszę. Czy to kosztuje jakieś utrzymanie? Nie, tylko produkcja. 3 tury. Okej, okay, wiadomość od frakcji Matecznik, mamy nowe cele. Ruchome skały, dobra, pewnie, bierę, zgadzam się. Oferta bohatera niestety na razie zostaje bez odpowiedzi. Angela mnie potępie. Dobrze, wiem co tam zrobiliście. Niech wszystkim stanie się wiadome, że obraża moje imperium i twoje działania budzą w nas obrzydzenie. Zostaliście ostrzeżeni. Dobra, wal się. Potwierdź ruch. No, tym kolegom idziemy tu. A tym drugim kolegom idziemy tu. Skaliste przesmyki. Ekstrazil może przyłączyć kolejny sektor. O, to mi się podoba. I możemy nowy sektor przyłączyć, czyli to może być tak. Wyżyny porannej mogą być. Tak. I tutaj mamy zwiększoną wydajność nad badaniami naukowymi. Badania naukowe. O, dobre, to chcemy. I to zrobimy jako sektor naukowy. Idealnie. Żanna wypowiada wojnę innemu graczowi. Daiyu. Inwazja na terytorium kolonii w wilgotne bagniska. To widziałem gościa. Daiyu przesyła wiadomość. Skoro oszukaliście nas w przeszłości, mamy zamiar wkrótce posłać nasze armię do walki z wami. Lepiej przygotujcie się do wojny. Powiało grozą i prawdopodobnie jest się czego bać. Pewnie będziemy zwijać nasze imperium małe niebawem. No ale jeszcze nie teraz. Gniazdo kwarcytów musimy jeszcze zmiażdżyć. Sami nas zaatakowali. O skurczybyki. Ich armia 624, moja 900 prawie, więc chyba sobie damy radę. Nie wiem co to za kosiarz likwidator. Ksenozaraza tam chyba na nich nie będzie działała. Dobra, lećmy z nimi. O, mamy taką zajebistą górkę tutaj. To będzie dobre. Podejdźmy tu strzelającymi. Okej. Okay. Wy też strzelacie. Podejdźcie tutaj. I teraz nasi naparzacze. Naparzacze niech sobie staną tutaj na razie. Obrót w tę stronę. Obrona.
Krościny. Myślę, że w miarę bezpieczne będą gdzieś tu. Nikt ich tu nie przeważy, mam nadzieję. No i nasz mega tyranozaur, to niech sobie idzie tu. I obrona. I koniec tury. Co nie wlazł mu w Overwatch? A, tamten wlazł. No to zawsze coś. Okej. Okay. Operations ready. Dobra, operations ready. Czy atak pasożytami ma jakiś sens teraz? Wybierz. Cel nie odczuje efektu. No właśnie. Anuluj, anuluj. Zamknij. Jak coś, to będziemy się leczyć najwyżej tymi operacjami. Dobra, trzeba by kogoś wykończyć, no nie? Więc może spróbujmy... Którym to więcej zajmie? W tych jest większa szansa trafić, a w tych największa w ogóle. Lecimy tutaj. Ładnie. Teraz ty. Brak linii widzenia, brak linii widzenia. No, porąbało chyba. Teraz będzie. Jest 40, tu jest 95. Dobra, strzelamy w tego. Dobra, a tymi mam nadzieję wykończymy tego, tylko musimy się tu jakoś dostać. Brak linii widzenia ma. Mordę jeża. A myślałem, że taka piękna górka. No faktycznie, nie, nic nie widzi ten chłop. To zrób mi Overwatcha na tą stronę, w takim razie jakby mi ktoś tam wlazł. Ty siedź na dupie, gdzie siedzisz, ty też siedź na dupie, gdzie siedzisz. A ty podejdź tutaj. Obróć mi się w tę stronę. I nic. Będą we mnie... Oż ty szmaciszczo jedna, ty. No tego się nie spodziewałem. Ten też będzie skakał? Nie, ten przypierdzielił z czymś. Dobra. Feromony rozpraszające. Odparto. Dobra. Mają oparzenie. Dobra, dobra. To teraz ty ich... Oż ty niedobra jedna. Tu cię zaraz. Cel nie odczuje żadnego efektu. Nie odczuje? To zakaźnym ugryzieniem ją. I tu. Oddała, ale chybiła. Dobra, załatwiło ją. Teraz to jest mój mehes główny. Trzeba by tu kogoś wykończyć już, nie? Czyli powiedzmy tych. Tak, nie żyjecie. Wy strzelacie w tych. Poszło. No i tu jest ten jeden niedobry jeszcze. Kurde, nie wiem, co z nim zrobić za bardzo. Co im się stało? Aha, oni coś mają, że nie mogą, tak? Się ruszać. Ogłuszenie. Dobra. No to następna jednostka. Zostają mi ci napierdzielacze. Oni mają dość dużo życia, więc może rzeczywiście... Podejdźmy nimi gdzieś. Jedną akcję potrzebują, żeby harknąć na nią jadem. Więc możemy podejść, myślę, w miarę bezpiecznie. A harknięcie jadem jaki ma zasięg? No, taki dość mały, bym powiedział. Raz, dwa, trzy, cztery pola do centrum harknięcia. Czyli gdyby się przesunął, powiedzmy, tu, to wtedy ma raz, dwa, trzy, no dałoby radę. No to podejdź mi tutaj. Fru, 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 fru. I harknij jadem w tą głupią babę. O, fru. No, za dużo jej to nie narobiło. Ale zawsze.
Natomiast ten strzał z kolcy ma już jest prawie że w zasięgu. Więc wystarczy, że podejdzie tu. I może strzelać kolcami, ale to jest tylko 22%. Ale strzel tak czy siak. Chybienie. Dobra. Koniec tury. Proszę, jak mi tutaj od Tylasa teraz podeszło. Dobra. To teraz cię już mamy, głupia babo. Walniemy jej oczywiście z tych, z krościnek. Oddała. Ci są ogłuszeni, dziękujemy. No to ten. No i zostali pokonani. Dostał już ma więcej niż połowę do następnego levelu. Zajebiście. No i dobra, wróć się teraz gdzieś na jakieś wilgotne bagniska czy gdzieś, żeby się trochę zregenerować. Życzenie matecznika. Pień macierzysty domaga się gwiezdnego stopu dla podtrzymania symbiozy. Aha, chcą 14 kosmitu. Dobra, dam wam. Bo teraz mi się niedługo wybuduje to centrum badań nad kosmitem. Będzie plus 5, czyli będę 10 zarabiał na turę, więc nie będzie źle. Dobra, i produkcja sektorowa. I wyżyny porannej rosy chcę, żeby to była eksploatacja naukowa. Produkuj. Okej. Okay. Tym potwierdzamy ruch. Ej, zaraz. Co to jest za armia? To jest, żeby było śmieszniej, mora armia. A, tak, ja ich tu zostawiłem jakiś czas temu, zapomniałem o tym. I to mamy pszczołę żołnierza, żrące splnięcie żądło organiczna lekka. Zapomniałem o nich rzeczywiście, że tu byli. A to niech oni sobie tu siedzą. A ty, kolesiu, w takim razie, nie wiem, podejdź mi gdzieś tu na przykład. Okej. I ten ma wymagane rozkazy i teraz spróbujemy nakopać jeszcze tym kolesiom. Siłę armii mają mniejszą, ale ja mam same krosty w armii, więc nie wiem jak to pójdzie. No spróbujemy. Najwyżej mi nakopią. Będziemy spierdzielać w podskokach. Takimi karaluchami łażą. Jest jakaś podejrzana kulka na środku jeszcze. Tutaj nie będziesz nic widzieć, jak staniesz, więc stań sobie tu. I tu. Mój typek główny z kolei może sobie stanąć tu bez problemu. Co on tu jeszcze ma teraz? Zasobniki zarazy. No, dobre. Będziemy im tam nawrzucać. Ale tymczasem obrona. No i krościny do ataku. Obrona. Następna krosta. Tutaj. Obrona. To jest gościu leczący głównie. Głównie w tym celu go posiadam, więc niech on podejdzie tu. I obrona. A wy, krościny, no to podejdźcie może tutaj. I obrona. Koniec tury. Będą strzelać. Proste strzeliny. Ale to tam za wiele mu nie zabrało, więc chyba nie jest tak źle. Tu w ogóle chybili.
Ci weszli Overwatcha, już praktycznie zginęli. Dobra, i jeszcze jedni. Operations ready. O, operacje. Teraz jak oni tak leżą i wszyscy są w jednym miejscu, to ja zrzut zarodni by się przydał. I zrzut zarodni byśmy zrobili... Kurde, ale tak pechowo stanęli, że akurat nie... A, tutaj mogę zrzucić. To zrzucam. Nie, tu nie mogę. Mogę tu... No to tutaj zrzucę. Albo tu. Niech będzie tu. Dobra, pięknie. Teraz ty, skok. Nie, nie są w zasięgu skoku jeszcze. Ale będą. Bo ja się przesunę tu. I skok. Pru. Bardzo ładnie. Tym psionicznym mogę spróbować w tego. Raz trafił, także jest ok. Tym naszym pacjentem możemy strzelić z pizdolca na przykład. Żrąca żółć. Brak linii widzenia. No to... Oj. Jezus! Ta myszka mnie do szewskiej pasji doprowadzi. Dobra. Brak linii widzenia, powiadasz. No to podejdź sobie tu. Może teraz. Żrąca żółć 43%, a jeszcze mamy na przykład zasobniki zarazy. To troszeczkę mniejszy zasięg ma, ale można by było tym obrzucić więcej ludzi. Więc może spróbujmy. Najpierw ruch tutaj. A potem fru zasobnikami. Niech będzie tu, no. Ładnie zaliczyli. Dobra, teraz Krosta. Krosta podejdzie tu. I naskoczy im. W ten sposób. Teraz oni się chyba... Nie, jeszcze nie znaleźli się blisko tego, ale już zaraz będą. Teraz, tu mamy jeszcze jedną krostę. Z tą krostą podejdziemy tu. I naskoczymy im jeszcze raz. No i krosty go ładnie załatwiły. A tymi strzelającymi możemy przystrzelić w tego. Elegancja. Koniec tury. Będą mi krosty teraz podgryzać. Krosty się tak lekko nie dadzą. No, prawie. Prawie, że... No to wybuchamy. Krosty. Dawaj, zakaźne ugryzienie. Oj, zniszczyli mi krostę, bo one wybuchają. Dobra, no to krostą wywalamy stamtąd. Okej. Okay. Żrącą żółcią gościa. Ładnie. No i tą krostą by wypadało chyba też stąd spierniczyć. Albo możemy naskoczyć temu.
Jeszcze go to nie zabije, więc powinno być okej w miarę. Aha, tylko że oni mnie teraz dojadą raczej. A pro uzdrowienie psioniczne, jaki to ma zasięg? O, Krosta jest w zasięgu chyba. Nie, jedno pole za zasięgiem jest. Podejdź jedno pole. Uzdrowienie... dalej jest poza zasięgiem? What the... tak zwany fuck. To nie wiem, podejdź tu. Poza zasięgiem. No jak kurde poza zasięgiem? To podejdź w mordę jeża tu. Teraz można. Dobre. A, jeszcze nasi strzelający, ale nimi chyba nie chcemy strzelać, bo Krosta tam jest w pobliżu. Więc niech podejdą na razie tutaj tylko. I po prostu tryb obronny. Ja bałem się, że te Krosty nam i tak załatwią. No. Zniszczyli nam Krostę. Dobra, to nie będziemy się z wami bawić. Fru. Jeden zszedł. Pistolecik. Poza zasięgiem. Kwasior poza zasięgiem. Tężejąca żółć. I jeszcze mamy falę plazmową. Cel nie odczuje żadnego efektu. Teraz już odczuję. Okej. Jedna Krosta przeżyła. Enemy down. The enemies of the hive have been defeated. No, mogliśmy trochę lepiej te Krosty, że tak powiem, opanować. No ale już trudno. Jedna Krostka przeżyła. Wie nie, zaraz się to pociągnie z innej armii i będzie fajnie. Rozbity statek badawczy. Strony zawierając banki danych. Nie brak w nich informacji na temat zadania i załogi. Ale mamy 64 punkty nauki, więc jest w porządku. Zastosowanie biochemiczne nam się automatycznie zrobiło. Lotne dolegliwości, nasycenie jonowe, ataki bronią biochemiczną, zadają teraz obrażenia elektryczne. Dobra, lećmy tu w stronę jednostek tych. Kasta bombardierów, o, to by się nam może przydało. Kasta głębin. Zróbmy tych bombardierów od razu. Okej, okay. I wymagane rozkazy ma gościu. To podejdź tutaj, weźmiesz trochę jednostek tutaj z tej... z tych wilgotnych bagnisk, te jednostki może. Ile tam ma miejsca w armii w tym momencie? Dwa miejsca. No, to weźmiesz tak, weźmiesz te krostki. A jak mogę rozdzielić armię? A tu eksploracja. Pewnie się jakoś da, ale jak? Nie, no całą armią teraz lecę. Tu, o, tutaj można. Dobra, to ty mi wyleź. I z tej armii jeszcze ty też mi wyleź. Okej. Okay. A ty se tam wróć z powrotem tą pszczołą. I tymi pięknymi krostami się połączymy z tamtym kolesiem. I będzie fajnie.
Wymagane rozkazy. No to jeszcze. Dobra, Garuda może przyłączyć sektor. To jeszcze to zrobimy. Tylko który oni mogą sektor teraz? Wełniste doliny. Wełniste doliny już są moje, nie? Zarośnięty sad. Tutaj mamy badania naukowe i badania naukowe w zasadzie. To może mogłoby być. Las zagubionych jest już chyba za daleko. Do Yggdrasilu ewentualnie. Mazra jest nie moje. Skaliste przesmyki. Badania naukowe, badania naukowe. No to zarośnięty sad chyba przyłączymy. Ta. A, nie mogę. A skaliste? Mogę. A dlaczego zarośniętego sadu nie mogę? A, bo Garuda jest chyba w zarośniętym sadzie, tak? Czy jak to jest? Nie, to już jest po prostu przyłączone. Dobra, no to skaliste przesmyki. Dawaj. Co? A, to matecznik do niego wysunął roszczenie. I co to zmieni? Inni dowódcy uzyskają casus belli 5 punktów przeciwko Togwiedzi, czym łatwiej będą mogli wypowiedzieć wojnę. Tak, niestety. Trudno. Zdobywa tytuł pionier w zadaniu podżegacz. Czyli nowa wojna z innym graczem. Syfon energetyczny sukces. O, i dostaliśmy trochę kasiory. 92 energii żeśmy ukradli, superowo. Bazę sektorową Yggdrasil założono. I zadowolenie mamy. Zwiększoną produkcję żywności. I koniec tury. Coś tam nadciąga. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. Następną turę będziemy już oglądali w następnym odcinku. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, no i cześć.